Dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Manor Lords. Zastanawiam się nad tym handlem, bo tak... Nie sprzedajemy tych łuków, nie wiem, czy to chodzi o popyt. Właśnie chcę zobaczyć, jaki jest popyt na te łuki jeszcze. Przeciętne zapotrzebowanie. Nie wiem, cena wywozu 5, dlaczego nie wywożę? Duże transakcje, małe transakcje. Pożądana nadwyżka. W sensie, to oznaczam, ile ma być tych łuków, ma mi zostać, nie? Czyli 10, czyli wtedy powinien sprzedać 38. Ale włączę, możliwe, że tutaj coś się dzieje, coś tutaj nie działa. Oczekuję, idzie do domu. Nie wiem. 116 wpływów, jest luty. Jedzenie jest, no jestem już, powiedzmy, jakoś tam wystarczalny. Natomiast to jeszcze nie jest to, dostępne nowe kompanie na mikro, 140. No nic z tej faktorii teraz nie sprzedaję. Nic. I nie wiem, o co tu chodzi. Zobaczcie, no bo mamy te łuki, produkujemy łuki. Za 5 jeden powinien być. Ale w ogóle nie wychodzą. Dobra, brak handlu. Pełen handel. Handluj do osiągnięcia pożądanego poziomu nadwyżki. Sprzedawaj do osiągnięcia, sprzedawaj. Buty. 192 trzeba na te buty. O, teraz jest coś tam, za 5. I co ty, jeden łuk kupiłeś? Czekajcie, teraz mi pokażcie tę broń. 56, no w sumie nie widać, ale... Możliwe, że to tak, jeden łuk kupił. Dobra, jest marzec. Chata zbieracze. Potrzebuję tutaj dwie osoby. I może jedną osobę z pasieki. I do zbieraczy. I ciśniemy. Teraz tak. Małe tarcze też mógłbym sprzedawać, bo 94 mam. Bo małe tarcze, który z was robi? Wodówki nie chcecie, ale tutaj też nie. Tu potrzebujecie piwa, nie? Zaraz będziemy 100 jęczmień sprowadzać. I ogarniemy to. Plus 25 teraz. O! I pokażcie mi, czy sprzedały się łuki? 54. Nie wiem, czy łuki w sumie. No to... Plus 5 teraz. O, teraz chyba poszedł ten łuk. Dobra. 120 i tarcze na sprzedaż. Tylko chcę zobaczyć... Saletnika mam jednego. Tutaj mógłbym zrobić to, żeby stolarz mi robił te, ale wystarczy. Wystarczy. Buty. Czekamy na te buty. 69 tych. Teraz tak, mam 42 rodziny, a tutaj mieszka 8, 32, 40. Czyli jeszcze kilka mogłoby się wprowadzić. Natomiast raz, dwa. Macie problem z jedzeniem. Okej, okay, damy radę. Więc wy macie problem z jedzeniem, a ja chcę od was tutaj kilka rzeczy wybudować. Ale to później. 217. Faktoria. Handel. Nie materiały zbytki. Chcę kupić szlak na buty, bo patrzcie, jakie buty są drogie. I proszę mi wywóz butów. Zostawić mi tylko 30. Teraz powinno mi dużo kasiorki wlatywać. Mam przynajmniej taką nadzieję. Mam 25. Zaraz zobaczymy. Jest kwiecień, mam 25. Plus 5 teraz. Jedzie kolejny. Plus 80. No. O to właśnie chodzi. Więc jak jest coś takiego, to mogę zacząć kupować piwo, które jest za 18. Tak, żeby mieć 40 piwa zawsze. No może dobra, 30... 25. Zobaczymy, kiedy to piwo przyjedzie, nie? 128. Jest 6 piwa. 6 piwa, więc ty powinieneś teraz lecieć. 320. Więc powinieneś lecieć. Robić piwo.
ulepszenie do trzeciego. 8 desek. Pełne deski. Właśnie, tartak. Ty już drugą osobę teraz potrzebujesz. Kolejny na trzeci poziom. 8 desek. Mamy na deski. No, kasiorka się sypie, nowi ludzie przychodzą. 5. Czemu już tak wolno jest? Teraz jeszcze deski będę musiał sprowadzać, bo teraz zaś to te łuki to mi tak wyczerpują. No tak, jeśli oni tak szybko robią te deski, no to jest to problem. Siedem. Trzynaście. Dobra, jeszcze kilka. No i teraz handel fajnie ogarnięty. Jak długo to rośnie, nie? Czy ty mi sadzisz w ogóle to, czy nie? Coś mi to proszę sadzić. Wejdźcie. Na trzeci poziom kolejna. Idziemy. 110. No ta zamożność już będzie teraz dużo za te trzecie poziomy też. A ty masz kozę. Dobra, to daj mi skórę. Ile ja mam w ogóle takich skór? Skóry 0, skóry zwierzęcych 1. Trzeba kóz więcej mieć. Trzeba mieć więcej kóz. Na razie nie trzeba. Już tak, mała stajnia jest max. Zbieracze, idziecie wyzbierać wszystko. Bo kłód jest dużo, ale desek mało, tak, tak. Teraz będą deski kolejne. 17, no to tak idzie, wiecie. Plus minus cały czas. Natomiast ile jest tego piwa? 16. Dzisiaj 5 coś. Uuu, mam deski, ale nie mam złota. To ciekawe. Mam. I teraz nie mam desek. Jedna akurat deska uciekła. Jedna deska uciekła. Jest 12 desek i jest złoto. Jeszcze dwa domy. Ładnie, ładnie, ładnie. Teraz tak. Na pewno się przyda, myślę. Takie już zróbmy. Tam sadzimy dalej, tutaj wycinamy dookoła, tak. Spichlerz, zapasy uszkodzone, muszę rozbudować spichlerz. Tu się jedzenie nie mieści. 400 jagód mam. Dobra. Moment, w którym sprzedaję rzeczywiście znowu te jagody. Bo już będzie tak zawsze, że te jagody będą wywóz jagód. I tak, żeby mi zostało 350, czyli 100 takich jagód w tym momencie, czyli 300 sztuk złota za te jagody dostanę. Muszę to wywieźć, bo nie ma miejsca i żarnie jest pełna, nie? I w chacie zbieraczy też już jest full, bo sobie nie dają rady. Ja nie mam złota. To poczekajmy chwilę. Muszę wam tu zrobić dodatkową drogę, bo się nie mijacie. Plus 5. 17 desek, dobrze. Plus 5. 125, dobra, jest. Zaraz, bo to jest pierwszy poziom. Jest
spełnione wymagania, tak? O, wybaczcie, trzeci. Dobra. Tutaj zaś drugi. Lecimy z tym też. Zatem rozbudowujemy to miasto, musi być coraz większe. Wszystkiego, no teraz mamy dobrze to zrobione. Oj, tych jagód jest tak dużo, że... Poziom osady wzrósł. Dobrze. Myśli, będą też pozyskiwać skóry z pułapek. To nie byłoby głupie. Z drugiej strony... Wosk. I wosk na sprzedaż. Nie wiem, ile kosztuje wosk. Handel. Świece. Za 16. To nie jest dużo. Chociaż później pewnie tak, ale... Te sady. Bo później mogę iść w ciężki pług i jak tam przejdę, to będzie dobre. Hełmy. Zbrojmistrzostwo. Zaawansowane zbrojmistrzostwo później. Będę miał rzemieślników, ale ja nie mam żelaza, żeby to robić. Budowla owiec. Owce się rozmnażają powoli, wtedy nie musiałbym ten. Zróbmy hodowlę owiec, w ogóle zróbmy owce. Owczarnia. Właśnie. Bo owczarni nie robiłem jeszcze, nie? Tutaj. Pobudujcie mi owczarnię. Zaraz trzeba będzie sprowadzić kilka zwierząt. Więc handel. Faktoria zwierząt gospodarskich. Obok tego, żebym nie szukał później. Coś takiego. Proszę mi to wybudować. 140 sztuk złota i deski są. Jedzenie na targu nie wszystko, co tutaj masz. Dobra, kolejne co my mamy? Kolejne domy budujemy. Pokaż mi tutaj. Jedzenie nawet? Naprawdę? Ta różnorodność jedzenia wam nie pasuje? Komu pasuje? O, zaraz na to też poradzimy. Prowadzę się nowa rodzina. Bo co? Macie mięso i jagody? Potrzebujecie ile tego jedzenia? No to jest już. No to... Teraz imam wealth zaś. Teraz tak. Przywóz. Ile tu może być? Dobra, dajmy 3 owce na razie. Bo to trochę mnie będzie kosztowało. Czy tu musi być handlarz, żeby to... Przywieź mi te owce. Trochę za to zapłacę. Kolejny domek ulepszamy. Czekamy. Znowu jedzenia na targu za mało. To jest pytanie, czy to nie chodzi o pracowników z pichlerza. Wiecie co? Wróćmy tutaj. Dwóch jeszcze. 51. To jest co? 30, 40, 44. To mam jeszcze trochę. Wyślemy tutaj, gdzie jest... Nie, tu. Mamy już owce. Jedną. Jest. Anna. Owca Anna. 47. Dalej tego żarcia za mało. Zajmuje kolejny region, ten teraz. Niedługo my będziemy ze sobą walczyć. My zaraz może to zrobię. Ale nie, najpierw osiedlę się na tym regionie, bo to
się bardziej przyda. Karczmy. Przed chwilą było. Może przez sekundę było. Masz dwa piwa niby. Dobra, przetransportował piwo, więc ciach do trzeciego. Teraz nie ma złota. Poczekamy, bo dużo skupuje rzeczy, nie? Więc, ale jak tylko się osiedlę tam, jęczmień będę tutaj przerzucał, albo tam będę robił piwo i będę przerzucał jęczmień tu, no to będzie dobre. Jeszcze do 3. 8 desek. Czekamy na deski. Zaraz będą deski. Tylko zaraz pewnie nie będzie kasy, albo jedzenia, albo czegokolwiek innego, nie? Magazyn jest pełny, tu w factory. Nie, bo się drwali. 5 desek. ...238, zaraz tam będzie ok. Natomiast co byśmy tu mogli zrobić? Nie ma już jagód, więc chaty zbieraczy ciach. Na pewno chcę do niedostania do pasieki jedną osobę, a reszta lecieć zbierać wszystko, nosić. Kolejny. I jeszcze dwa. Czyli ten jeszcze jeden. Dachówek już nie mam. O, jest do gliny, nie mam już gliny. Dobra. No to będziemy robić tak. Podatki teraz chwilowo zwiększymy. Mamy to. Teraz mieszkalne. Gdzie to mieszkalne? Nie, to jest w administracji. Miasteczko. Confirm. Region zasiedlony. Dobrze, w takim razie teraz to, co muszę tutaj zrobić, to logistyka, obóz derywali. Tutaj. Ktoś się będzie budował. Wy jesteście tutaj? Jesteście. Budujecie. Pięknie. Teraz piękna rzecz, taka jak skład. Tak tutaj pomiędzy, nie? Wszystkim. Tutaj, to będzie tutaj. Od razu będę potrzebował spichlerza. Aha, przecież ja to będę zbierał. Nieważne. Pszenica jest wszędzie, a jęczmień jest tutaj. Dobra. Wybudujcie mi to, obóz derywali, tutaj na najwyższym priorytecie, skład na wysokim, spichlerz na bardzo wysokim, to zaraz, teraz tak, kolejna rzecz, która jest potrzebna, jak jest u nas? Deski jest ok, dobra, jeszcze jeden dom. Kasy też nie macie, kasy, dobra. Zapasy uszkodzone przez złą pogodę. No wiem, muszę to wybudować najpierw. Jak wybuduję, to dopiero będę mógł myśleć dalej.
budynkach. Teraz dalej budujcie. I kolejna rzecz, którą wy tutaj potrzebujecie, to na pewno myśliwych i jagody. Zacznijmy od jagód. Nie będę tego nie wiadomo jak rozbudowywał. Targowisko tutaj będzie potrzebne mimo wszystko. Ja nie będę, to nie będzie jakieś bardzo rozbudowane miejsce, ale targowisko mieszkalne, gdzie to mieszkalne musi być. Wystarczy. Kończy się jedzenie w zwają. Trochę to zbieraczy na najwyższy, a w pichlerz już jedna osoba musi tu pracować. W składzie jedna osoba musi pracować i tutaj jedna osoba musi... Nie, jedna już jest. Natomiast dalej idziemy. O, coś takiego będę chciał. Natomiast tak. Na razie... To mało? To mało. Poczekamy na drewno jeszcze. A te zbieraczy. Jedna osoba. Już zbieraj. Opał też zaraz będzie potrzebny, więc też tutaj ruszymy. Nie, dobra, to się buduje. A zobaczmy tutaj. Deski są. Właśnie, tutaj nie ma tych... No tak, zrobimy handel. Faktoria, bo to raz kupię i będzie, nie? Materiały rzemieślnicze, nie. Zbytki. Nie, materiały rzemieślnicze, tak. Skóra, węgiel, glina, płótno. Gdzie są dachówki? W materiałach budowlanych. A, wymagany jest tak. Dobra, to glinę trzeba sprowadzić. Przewóz. 30 gliny mi przywie. Oj, to będzie drogie. 10 gliny będzie kosztowało mnie stówkę. No to przywieź mi 5 na razie. A stachówki sobie sam zrobię później po prostu. Więc jedna osoba ich tutaj... O Jezu, ile tu już jest. To zmaksymalizujmy wszystko. Wełnę robimy. Tak, tutaj jeszcze w takim razie... Masz mieć 5 owiec. Będziecie 2 osoby tutaj siedzieć. Tutaj będziesz ścinał. Do sadzenia drzew 2 osoby. Faktoria, 2 osoby handlują. Jest git. Teraz wróćmy się tutaj. Z tego zrobię sobie taką osadę, która będzie mi przesyłała glinę. To będzie dobre. No więc tak, kończy się jedzenie. No się aż tak szybko nie skończy. Dobra, nie potrzebujemy już obozu drwali chwilowo. 2 osoby do jedzenia. Albo... Jedna osoba na jedzenie, a druga osoba będzie musiała wybudować opał. Zbieractwo. A to drwala, drewno opałowe się tutaj przyda. Tak. Nowa parcela mieszkalnego poziomu pierwszego. W sumie... A dobra, dobra, co ja tak? Jakoś mi się tutaj... Dobra. Co jest? Ja tu nie mam jedzenia? Trzeba się... Wyjął, mam tyle. No mam, okej, już przez chwilę myślę, co jest. Tutaj nie mam, no bo tutaj nie ma nic.
Żegnam z tyłu łowiecki. Przedepnij, dobra, już jakby co możemy zrobić tak, że już brak handlu, bo one powinny się rozmnożyć za jakiś czas. Już jest 5 na 5 zresztą, z tego co widzę. Tak, jak jest, kończy się opał, gdzie? Tam. Priorytet bardzo wysoki. Wybudujcie mi w takim razie to. I ten opał ogarniemy. Najwyższy priorytet, dobra. Jest jeszcze problem bezdomności, ale... Czy to nie jest już tak, że ja zrobiłem... już 182, co mi przyjechało? Buty, zioła... Piwo jest. Jest już glina. Mam wełny trochę, nie ma jeszcze gliny. Bo dodałem tę glinę na przyjeżdżanie. Tak. Mam dalej zero. Pokażcie, tutaj jest to wybudowane. A ta drwala, jedna osoba. Jedzenie na 5 miesięcy. Poziom osady zwajał wzrósł. Każdą osobę osobno idziemy. Dobrze, to ja idę tutaj. Górnictwo głębinowe u nich. Jak najszybciej. Tak. Fajnie, każda osoba, osada osobno. 5 domów, mieszkań 5. Czy rodzin 5. 5 domów, mieszkań 5. Tak. Jak będziecie mieli kłody drewna, to pogadamy. Na razie wracam tutaj. Faktoria. Gliny 0, ale może już są dachówki. Są dwie. I trochę było tej gliny. O, dobra. Taka siorka jest tak na plus, minus, ciągle w kółeczko. Widzę. Drewno opałowe jest na bardzo dużo, na 18 miesięcy. To znaczy, że mogę go trochę sprzedać. Co jest? Handel. To są w zbytkach drewno opałowe? Nie. Materiały rzemieślniczych? To nie da się sprzedawać tego? Bez wojska. Mam coś jeszcze, co mógłbym przepychać? No, tarcze. Nie sprzedawać za jakiś czas. Gliny już nie ma. Główki ciągle dwie. Dobra. Tu będzie mój dostęp do dopływ gliny, nie? Teraz tak. Mamy już trochę tego. Mamy. Czy myślałem, że tu zmieszczę? W porządku. Rozbudujmy to, tylko nie ma kto budować. Więc ty pójdziesz budować teraz. To będą najbardziej podstawowe potrzeby, plus zaraz wybudujemy. Więcej ludzi niech się tam pojawi. Tutaj. Jest jeszcze... O! Nie wiedziałem, że taki jest widok. O właśnie, teraz. Wealth będzie... No, trzeba teraz się skupić na tej zamożności. Bo to wyszło, więc... Faktoria, handel, zbytki, wywóz butów, przywóz piwa. Na produkcji, ceny są bardzo niskie. No to brak handlu, poczekamy. Ceny są znacznie wyższe niż zwykle. Brak handlu. Nie chcę w takim razie tego, bo to mnie wyniszczy.
brak handlu. Będę woził jedzenie tam. Robimy coś takiego teraz. Wywóz łuków. No na razie niech jest. Łuki wywożę. Teraz tak, jeśli chodzi o tę glinę, przywóz gliny. Trochę gliny mogę przywieźć. Natomiast... nie będę przywoził. Nic, wszędzie muszę mieć black handlu. Dobra, i zobaczymy jak to sobie poradzi. Czy ja będę dostał kasiorkę? Natomiast tutaj. Ale to przeskakiwanie między regionami jest takie dziwne trochę, ale dało radę. To będzie do składzie. Jest jedna osoba tutaj, jest, dobra. Kolejna rzecz, którą chcę, żebyście mi wybudowali, to jest górnictwo i to jest to. Za mało zasobów, ok. Dobrze. 68. Ok, teraz już nie wydaje kasy. Więc to sobie będzie rosło. Mam nadzieję przynajmniej taką. 8 drewna. O, zrobię na trzeci poziom parcelki. Dachówki się zrobiły chyba. Tak. Czekamy na deski. Trochę wyciąłem. Trochę dużo wyciąłem. Dobrze. I nawet tamtej będę może jedzenie wysyłał. I co, ja całą gospodarkę trzymam na jagodach? Na to wygląda. Tylko te jagody zbierał. Jeszcze mi ten tartak. Tu dwie osoby są. Czekamy na te deski. Jest 68 cały czas. Robata spada. No piwa dzięki przez to nie mam, nie? To jest też to, że tego piwa nie mam. Ale tu staramy się temu zaradzić zaraz. To z tymi deskami. Nie ten tartak. Transportuję. Oczekuję, transportuję, oczekuję. 7 osób mamy, dobra. Na pewno się przyda kolejna logistyka. Logistyka tutaj. Dobra, teraz tak. Teraz potrzebuję kopalni. Górnictwo tutaj. Dobra, i tam będę miał, chcę mieć dużo ludzi w pracy, ale oprócz tego będę chciał zrobić gospodarstwo, czyli w zbieractwie. Jedzenia macie mało, dobra, to jeszcze jedną osobę wam wysłać na zbieranie. Natomiast ja bym stworzył szlak. Szlak handlowy między osadami, to czekajcie. Logistyka. Nie, co ja zrobiłem? Walutą jest zamożność regionu. Po zatrudnieniu w roli kupca jeden członek rodziny udaje się do najbliższego możliwego punktu, by prowadzić handel, podczas gdy pozostali członkowie pomagają w zarządzaniu towarami. Stacja karawan. Służy do szlaku wymiany. O, właśnie. Trzasnąć mi tę karawanę. Muszę mieć w obu stronach? Nie wiem właśnie, czy muszę mieć w obu regionach. Zaraz się przekonamy. Budowa stacji karawan zrobiona. Nowy muł. Przydzielę rodzinę. Zwyjał.
wyślij jagody, otrzymaj gdzie jest glina? Glina. To był czynnik 1 do 1, tak. To muszę, mogę wpisać ile? Ile tego ma jechać? Od razu w tej odkrywce pracować mi proszę. Teraz tak. Wy teraz otrzymacie jagody. Ale to dziwne, że ja nie mogę wpisać ile. Przecież ja nie mogę się pozbyć całych na jagód, nie? Dobra. Ale okej, jest. Trochę z tymi deskami już mam problem. Dużo tego biorą. Ludzi mógłbym wysłać, osiedlić, nie? Kilka mieszkań i tak wybuduję, ale to dosłownie kilka, bo nie potrzebuję tu nie wiadomo ile. To jest taka typowa osada górnicza. Górnicza dolina. Dobra, tak. Wyjął magazyn, jest pełen skład. Tak, deski byłyby potrzebne do rozbudowy tego. Drewno opałowe już jest pełen. Przestań mi robić drewno opałowe po prostu. Dobra, no to teraz tak. Obóz drywali, niech będzie tych tutaj trzech. Sobie trzeba by było zrobić drugi poziom domu. I musiałbym poziom kościoła zapewnić i ten. Nie chcę tego robić. Szkoda, bo wydaje mi się, że te budynki rolnicze i takie. Zaraz pomyślimy jak to. Szkoda, że te perki. No bo ja to chcę, głębinowe, więc będę musiał to zrobić drugi poziom później tej osady, ale to później. Teraz zrobimy leśniczego jeszcze. Logistyka, gdzie to jest zbieractwo? A ta leśnika. Oj, to za dużo. No dobra, trochę to drwale musi być, ale to damy radę. Powiedzcie mi, czy ta glina już tutaj przyjechała? Zauważono przyjacielską jednostkę. Rozbójnicy. Na mnie idą. To się nie spodziewałem ataku rozbójników. Gdzie oni są? Tu. Tu są rozbójnicy. Czy to czas na armię lepszą niż jakąś, niż to co mam? Bracia broni za 50. Dobra, ale mimo wszystko powołać im jedną do pomocy. Oj, więcej niż jedno. Dobra, ci walczą. No tutaj, na tych. Czy tych moich pięciu da sobie radę? Nie wiem. Ale ci tu sobie dają radę. Ludzie uciekają. Szybko. Dawaj, dotarcie. Nie spodziewałem się w ogóle takiego ataku.
Też tracę dwóch. Dobra, walczą, walczą. Szybko tam, tam, szybko, szybko, wy też. Dodano surowce do dużego spichlerza, jakoś tutaj. Dobra, wygraliśmy z tymi. To ostatnia ekipa. Chcę ich zamknąć. Czy pojawili się jacyś nowi gdzieś na mapie też? Nie. Wiecie co, to już jest moment, w którym, jeśli mam już ich wynajętych... Dobra, wybroniliśmy się. Armia. Raz, dwa... Rozwiąż armię. Wy poczekajcie i co? Jakieś wojnę zrobimy niedługo, wojaczkę. Zawalczymy chyba. W każdym razie, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.